Naszych przesympatycznych, bardzo fajnych wydarzeń. Przesympatyczne i bardzo fajne dlatego, że po pierwsze to kolejne przedsięwzięcie, które realizujemy z najmłodszymi Bialczanami, w tym przypadku z uczniami szkoły podstawowej numer 2, którzy przybyli tutaj ze swoimi niezawodnymi nauczycielkami, a są to niemalże mistrzowie. W ubiegłym roku tak ogromnie nabroili, że w konkursie Polska Stolica Recyklingu w skali całego kraju zdobyli 4. miejsce. To była pierwsza edycja. W tym roku nasza szkoła podstawowa numer 2, reprezentując Białą Podlaską, przystępuje do kolejnej edycji, ale w nagrodę za ubiegłoroczne zaangażowanie i zdobyte 4. miejsce od Fundacji Odzyskaj Środowisko, którą reprezentuje pani Malwina Szwarc, otrzymaliśmy 190 drzew, które dziś jako taki elektryczny las posadzimy przy ulicy Ekologicznej. Piękny przykład takiego oddolnego zaangażowania naszej młodzieży, którą w ten sposób edukujemy. Edukujemy ekologicznie, przypominamy sobie wszyscy nawzajem, że mamy jeden świat i chcemy, żeby był zielony, żeby to czyste środowisko służyło także kolejnym pokoleniom. Drzewa przyjechały aż z Kielc, tutaj do Państwa. Chciałam również podziękować, póki mam okazję, również mieszkańcom, którzy też przyczynili się do tego, że te drzewa dzisiaj sadzimy. Zamieniamy elektryczne śmieci na drzewa, ponieważ mieszkańcom udało się uzbierać prawie 20 ton zużytego sprzętu elektrycznego, elektronicznego. To bardzo dużo. Przy okazji chciałam zaprosić do drugiej edycji Polskiej Stolicy Recyklingu wszystkich mieszkańców, którzy chcą wesprzeć instytucje do tego, aby wygrały główną nagrodę w kwocie 50 tysięcy złotych. Wystarczy wejść na naszą stronę internetową www.polskastolicarecyklingu.pl, wybrać instytucję, którą chcemy wspierać, pobrać kod i nadać ekozwrot. Tym razem zbieramy rzeczy, które nadają się ponownie do użytku. Zbieramy elektronikę, tekstylia, zabawki, książki, a także obuwie. Wystarczy wypełnić formularz na stronie impostu i nadać taki ekozwrot. Inicjatywa jest bardzo wielka, ponieważ raz, że wspieramy swoją ulubioną instytucję, może być to szkoła, która ma szansę wygrać tą główną, wspomnianą nagrodę, ale także część tych rzeczy, które nadają się ponownie do użytku, Fundacja Odzyskaj Środowisko będzie przekazywać na domy samotnej matki, domy dziecka czy schroniska dla zwierząt. Dzisiaj widzę, że w dłoni trzymasz sadzonkę sosny, tak? Mhm. Co byś mogła powiedzieć o dzisiejszej akcji? Jak, gdzie jesteśmy i dlaczego się w ogóle znaleźliśmy? Nasza szkoła wygrała 4. miejsce w konkursie w tamtym roku na zbieranie elektrośmieci i będziemy sadzić dzisiaj drzewka. Jak do tego doszło, żeście wygrali to pierwsze miejsce? Co żeście takiego robiły ciekawego? Zbieraliśmy elektrośmieci. Na czym to polegało? Przynosiliśmy zepsute telefony, komputery i baterie odkładaliśmy do pojemnika przy naszej szkole. Czy tego było dużo? No sporo. No tak dużo, jak to się właśnie przybyło. 20 ton, tak? Tak była mowa, 20 ton. Jak do tej akcji podeszli wasi rodzice bądź starsi koledzy? No różnie. Ja wiem.
mój tata co pierwsze zrobił, to wbiegł do garażu, wyciągnął stary telewizor i powiedział, że jedziemy pod szkołę. I zanieśli ten stary, tak. Stary telewizor. Super. No i dzisiaj sadzenie drzew. Co myślicie o tej akcji sadzenia drzew? Jest to fajna inicjatywa, żeby dbać o nasze środowisko. Ile tych drzew jest dzisiaj? No, 200. Nie. Posadzicie wszystko? 100... Pewnie. 4. Około, tak. 200. Około 200. Jakie to są gatunki? Mamy sosnę, ale są pewnie też inne drzewa. Sosnę. Tak, moment. Są tu jeszcze... Śliwa wiśniowa. Śliwa wiśniowa i... No, tylko tyle. Które z tych drzew sadzi się najłatwiej? Te mniejsze czy te większe? Te większe. Jakie są zasady podczas sadzenia drzew? Jakie zasady? Tak. Jakie? Że korzeniem do dołu? Oczywiście. Tak. Na pewno? Na tak. Pewno. Dobrze. Słuchajcie, pierwsze miejsce zajęliście, czy kolejne jakieś tego typu akcje warto promować? Będziecie brali udział? Tak!